7.36, nasz gość, twórca, wokalista, wizjoner Sławomir. Dzień dobry. Cześć, tu Sławomir, witam. Jak się panu podoba studio Polskiego Radia RDC? No słuchaj, wiesz co, bardzo fajnie, że pianino macie, to jestem w ogóle zaskoczony. No i, że tak powiem, jest przestrzeń, czuć pieniądz tutaj, także bardzo fajnie tutaj pracujesz, bardzo mi się tutaj podoba. Pianino jest, chociaż nie wiemy do końca, gdzie jest klucz, którego szukamy od 2 lat. Nie szkodzi, ja mam taki lewarek przy golfie, to ci podważę. To po programie, bardzo mi. Dobra. A jak ci się podoba nowy rząd? Wiesz co, ja powiem tak, że ja się muzyką bardziej zajmuję, także wczoraj po prostu komponowałem i od tygodnia jestem jakby w studio, więc no nie bardzo wiem. A który Zbigniew Ziobro jest lepszy, ten twój czy ten minister? Ale co to za pytanie w ogóle takie tutaj zadajesz? No, przeczytałem. Płaciłem ci nie za takie pytanie, tylko miało być właśnie fajnie, wesoło. Czyli nie będzie odpowiedzi? Nie, bo się zestresowałem w ogóle, o politykach mnie pytasz. No ale nie masz nic wspólnego ze Zbigniewem Ziobro? Wiesz co, no powiem tak, że jesteśmy z tego samego miasta i pamiętam, że po prostu była taka przestępczość duża, tam nieraz kosę można było złapać u mnie na hucie i on potem był ministrem i po prostu było bezpieczniej trochę. Macie wspólnego znajomego, Szymona Majewskiego? Nie. A co to znaczy Megiera? Megiera to jest taka kobieta, znaczy masz żonę w ogóle? Mam. No to można w sumie powiedzieć, że to jest to samo, tylko Megiera to była taka kiedyś Erynia za czasów greckich, taka złośliwa sekutnica, zła kobieta, jak mówił Bogusław. Twoja żona? No tak. Ona była inspiracją. Ona jest bardzo fajna, tylko po prostu czasami no, bywa różnie. Sławomir na początku marca zawojował internet zabawnym przebojem Megiera i teledyskiem, w którym zagrali między innymi, zresztą sami państwo posłuchajcie.